No już, już mnie nagrywa. No ja dopiero zacząłem, jeszcze się nie uczesałem, ale to już mnie nagrywasz. No, no wiesz, wie, wiem jak nie wiem, co zaraz powiesz, co się przyda. No my tu mam na przykład czas yy, dostawy to 4 tygodnie, a my to potrzebujemy to za 4 dni. No i co? No nie wiem dlaczego to ma, no, wiem, dlaczego to ma być wkurzające, to po prostu jest normalne. No, no i, i takie różne. To ty jest... Wkurzające to by było jakby mieliśmy 4 tygodnie, a niby przyszli, że chcą za 4 tygodnie, to czułbym jakiś podstęp prędzej. Pewnego rodzaju dyskomfort, nie? No, coś tu jest nie tak. Powiedz lepiej wprost, o co ci chodzi, a, a nie przychodzisz i mówisz, że chcesz z normalnym lead time'em. No dobrze, proszę pana. No to dzisiaj, wiesz co, to spróbujemy to zrobić na, na spontanie. Będziemy wyciągać maszyną losującą, a zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Najwyżej no będziemy ciąć. Pokaż tą maszynę losującą jeszcze raz do kamery. No ja mam... No to, no to rozpoczniemy i, i, i ten. Rozpoczniemy odcinek i ben, ben, będziemy tutaj układać wszystkie aspekty. No dobra, techniczne. No to zaczynamy. To zaczynaj. Dzień dobry, witamy wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku świata widzianego okiem kupca. I dzisiaj mówimy o, o najmniejszych o rzeczach i najmilejszych dla serca i ucha każdego kupca i wszystkich, którzy pracują w dziale zakupów. Czyli pięć rzeczy, które yy, denerwują kupca. To się wypika spokojnie. Wyrzuć to z siebie, to ci tam to na wątrobie leży, wypikamy to. <grystanie> Przygotowaliśmy dzisiaj maszynę losującą. To jest maszyna losująca okiem kupca. <grystanie> tu będę wyciągał i będę mojego, yy, yy, że tak powiem, partnera programowego. Jest Marysia. Marysiu, wylosuj. Będę <grystanie> Zask <grystanie> zaskakiwał. Jak się nazywał ten skoła fortuny? Pijanowski Pan, Pianowski. Panie Pianowski. Marysiu, wylosuj proszę tutaj. Dobra no dobra, no to mamy pierwsze, mamy, mamy pierwsze. Potrzebuje to asap, czyli najszybciej jak to możliwe. Oh my god! Czemu to w kupców wkurza? No przecież wiesz, no, teoretycznie taka nasza robota, że bierzemy sikawkę, gasimy pożar, nie? Jest to szczerze, szczerze, to to nie powinno wkurzać, bo o ile, o ile, no też, jeśli to wynika z potrzeb biznesu, no to nasz klient przychodzi i mówi, że, że zapomniał czegoś domówić, zamówić i chce więcej. I, to, I potem to do nas spada, więc, no wiesz, to no my po prostu też zarabiamy jako firma na tym, że nagle coś będziemy dalej produkować i sprzedawać. Więc oczywiście, że to nas wkurza, ale takim balsamem trochę dla nas, według mnie, powinno być to, że my jednak pracujemy dla firmy i na potrzeby firmy, i naturalną rzeczą jest, że Czasami prognozy się nie w zasadzie, czasami się sprawdzają, czasami się prognozy sprawdzają. I... I, to, I to dzięki nam jest to ASAP zrealizowane. No tak, tylko wiesz, problem polega na tym, jak wiesz, jeżeli kto wpada takie niespodziewane y, y, na tyle, że jesteś w stanie sobie z tym poradzić. No to, to to jest nawet fajne, bo jest pewnego rodzaju adrenalina, coś się dzieje, wiesz, jest, jest tempo. No ale jak takich ASAPów dostaniesz 10 w, w godzinę. No to zaczyna się problem, nie? I, i tutaj wcale się nie dziwię kupcom, że, że denerwują się w momencie, kiedy taka tona tych asapów na nich spływa. Natomiast trzeba się zastanowić, co z tym zrobić. No, my już wielokrotnie o tym mówiliśmy, że tutaj jest wyjście ze strony kupca w stronę procesów. U swoich partnerów wewnętrznych i zastanawiają się, co, co nie działa, co, jak możemy ich wspomóc mhm, informacyjnie, informacyjnie, rynkowo, jakkolwiek inaczej. Nie? Być bliżej biznesu, być bliżej sprzedaży, być bliżej produkcji, być bliżej RD, rozwojowi, żeby nas to rzadziej zaskakiwało, a jak nas zaskoczy, no to, to po prostu nas zaskoczyło i tyle, tak? Mamy dobrą, Możemy mieć bardzo dobrą komunikację z działem sprzedaży, a mimo wszystko nas to zaskoczy. I to jest wtedy dla mnie sytuacja i tak pożądana, no bo nagle dostaliśmy dodatkowe zapotrzebowanie, dodatkowe zamówienie od naszych klientów. I wtedy my jako dział zakupów możemy się... Przydać do tego, żeby firma miała większe przychody. Trzeba też to później umieć ładnie sprzedać, opakować zarządowi, że my się tutaj dodatkowo postaraliśmy i zrobiliśmy to ASAP, żeby też nie siedzieć w koncie i nie powiedzieć, no zgasiłem ten pożar, w końcu ktoś zobaczy, że ja tutaj te pożary gaszę. Nie, trzeba też to powiedzieć, że my tutaj stanęliśmy na wysokości zadania, załatwiliśmy ten towar szybciej i załatwiliśmy go ASAP. Natomiast no tutaj... nie, nie, nie może być to, być to pokazane jak dzień, jak co dzień, no zrobiłem kolejnego ASAPa, nie? Tak. Ale ciekawe, czy są KPI na ilość ASAPów? No właśnie, no. No właśnie, czytasz mi w myślach już Łukasz. Bo ja dokładnie chciałem do tego nawiązać trochę, że czasami, bo to, co jest durne, i to nie zawaha mi się użyć tego jakże wulgarnego słowa durne, to durne są kpi -e na to, jak długo dział zakupów proceduje zapotrzebowania. Dlatego, że to nie chodzi o szybkość, i tam wiesz, to może trwać jeden dzień, dwa dni, trzy dni. Czasami są takie KPI, -e, że masz, nie wiem, na przykład dwa dni, 48 godzin na to, żeby złożyć zamówienie. I jak masz tam poukładany proces, że masz tych dostawców, i masz umowy, i masz czynniki, no to te 48 godzin to jest w zupełności wystarczające. I okej. Okay. Natomiast taki KPI ma taką wadę, że jak ja na przykład mam go ustawionego na 96% moich zapotrzebowań mam się wyrobić w 48 godzin i się wyrobiłem, to może się okazać, że te 4%, których nie zrobiłem, to były jakieś turbopilne ASAPy. Turboważne, przepraszam, no, wszystkie Asapy są turbopilne, ale jakieś turboważne. W związku z czym dla mnie tutaj nie ilość przewalonych zapotrzebowań w terminie jest istotna, natomiast jakość, czyli priorytetyzacja. I jeśli wiem, że wpada rzeczywiście ważne, pilne zamówienie i trzeba je zrobić Asapem, to po prostu wszystkie ręce na pokład robimy je Asapem, bo my pracujemy dla biznesu. I tu chciałem te trzy grosze wrzucić, żeby nie łączyć to są jednak zakupy operacyjne. I żeby nie łączyć. Ja chcę te raczej... w ten sposób powiedzieć, że są asapy ważne i asapy nieważne. No i bardzo dobrze, tak jest. Tak, tak, tak. I żeby tego nie łączyć bezpośrednio z KPI-em, z tymi KPI-em. No dobrze, panie, panie kolego, no to ma maszyna losująca wylosowuje następny, następny problem widziany okiem kupca, czyli coś, co najbardziej denerwuje kupców. To jest fajne. Zgodziłem się, na wasze, zgodziłem się na warunki z dostawcą telefonicznie, zgodziłem się na cenę, a teraz mógłbyś by donegocjować. Oh my God! Więc tak, tak, już wszystko przyklepałem. Kupiec, kupiec postawiony pod ścianą, wszystko jest załatwione, jest wszystko tak, jak ja chciałem jako partner wewnętrzny, a ty tam, kupcu, no, no weź, zrobisz tam swoją robotę, co ty tam robisz, nie, tam, nie wiem, coś, coś tam robisz, nie? masz donegocjować. Nie? To 5% nie ma być. Ja bym powiedział, że to jest wręcz takie poniżające dla nas, kiedy to już tak się dzieje, że już wszyscy wszystko dogadali, ci przy tym stole dla dorosłych, już dostawcą są posłowie, a wręcz nawet i po, po umowie ustnej. A, a potem tam jeszcze będzie taki, ktoś do ciebie tam będzie coś żebrał o rabat. No niemalże tak to brzmi. No nie? Czy nie? No tak, ale to, to świadczy o tym, że jeżeli takie sytuacje są, to znaczy, że zakupy nie siedzą przy stole dla dorosłych, nie są przy tym strategicznym miejscu, przy organizacyjnym stole i tutaj bardzo mocno trzeba o to zadbać. Hmm, oczywiście nie może być takiej sytuacji, że ktoś za nas robi jakąś tam robotę, przeważnie złą robotę, bo hmm, ktoś techniczny może się dogadać z dostawcą w taki sposób, w, w, w kontekście realizacji danej usługi dostawy, że my już tam, jako kupcy, nie mamy przestrzeni do czegokolwiek. Tak naprawdę te, te negocjacje to jest takie coś, co, co nie są negocjacje. To równie dobrze. Yy, yy, trzeba by było zadbać o to, żeby yy, procedura zakupowa, znowu tutaj mówimy o dupochronie, ale ja nie chcę, nie, nie chcę tego dupochonu no używać. No ale w takiej sytuacji musi procedura mówić o tym, że nie masz możliwości zrealizowania tego zapotrzebowania, jeżeli to wcześniej nie było uzgodnione z zakupami. No, brońmy się trochę, nie? Hmm. Tutaj to jest właśnie najgorsze, jeżeli już jest specyfikacja dograna, cała inżynieria rozwoju projektu tego, tego produktu czy usługi, którą kupujemy. Zakres tej usługi jest dograny. Wstępne warunki komercyjne, cenowe, terminy płatności, też tam gdzieś dogadane, w miarę z dostawcą werbalnie, dostawca już wie, że to będzie dostarczał, no to to po, co my tam, to po co my tam jesteśmy na tym końcu, to jaką my tam wartość mamy dodać? Tu mówię, to wręcz, to wręcz bym powiedział, że jest takie trochę poniżające. I, I to na pewno jest bardzo niekomfortowa sytuacja. No dobrze, to teraz ty losuj w takim razie. Proszę bardzo, masz, losujesz? Pęce, pęce, w której Panie ręce? Panie Mietku, Panie Mietku, <laughs> wylosował Pan. E... <laughs> Wiem, że zamówienie już poszło, ale wiesz, musimy zmienić specyfikację. <laughs> Czyli mamy wszystko na dograne, jest wynegocjowane, kupiec narobił się, naprawdę narobił się i przygotował finalną specyfikację, według której chciałby dokonać zakupu. No i nagle ktoś sobie przypomina, że tam jednak miały być dwie śrubki więcej, nie? I te dwie śrubki więcej totalnie zmieniają obraz tego, co, co, co miało być zakupione. Mhm. No i co? Klops. Natomiast to pewnie będzie chyba różnica też, jeśli będziemy mówili o takich zamówieniach publicznych i o Prywatnych firmach, no bo powiedzmy, że w prywatnej firmie, no to ja do tego wykonawcy jeszcze pójdę, do tego dostawcy pójdę, bo, słuchaj, tu jeszcze te dwie śrubki, to dożyć to, ile to będzie kosztowało. Mając wycenę tego wcześniejszego całego zakresu i specyfikacji, no to te śrubki mogą kosztować tam no, rząd wielkości, będę sobie potrafił wyobrazić ile. Mhm. Ewentualnie, czyli ja już tutaj wchodzę trochę w rozwiązanie, bo to, że tego nie lubimy, to pełna zgoda. Natomiast co w takich sytuacjach można zrobić? No nie, no, wchodzić w strukturę kosztową tego, co wcześniej było ustalone z dostawcą, wynegocjowane i będzie dobra, no to dodatkowe dwie śrubki i to jest tyle. Ewentualnie, no oczywiście postarać się dogadać z dostawcą, dobra, no to są jeszcze dwie śrubki, my to przegapiliśmy na etapie projektowania, ty to przegapiłeś na etapie projektowania, to już nie doliczę nam tego teraz do ceny, a przy kolejnych zamówieniach my się tobie odwdzięczymy dobrą, serdeczną relacją, będziemy pamiętać, jaki dla nas... Czym innym jest sytuacja, w której... To klient na ostatnią chwilę gdzieś tam zmienia zdanie i, 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 i wpływa na tą specyfikację. A czym innym jest, kiedy nasz dział techniczny nagle sobie przypomni, że czegoś tam nie dołożył albo że mógł coś zrobić inaczej. No, no to, są, to są takie błędy, które rzeczywiście mają prawo denerwować kupca, no bo jeżeli cała robota musi być zrobiona podwójnie, tak naprawdę, no bo ba. mamy sfina sfinalizowany prac proces, do którego musimy wrócić, odkopać go, i często ta zmiana powoduje, że. W zasadzie nie ma co realizować. Trzeba siąść do stołu negocjacyjnego z, z dostawcą jeszcze raz. No to wiesz, mm -hmm. mamy podwójną robotę na jedną rzecz, którą można było spokojnie wykonać wcześniej. No, z całą pewnością. A z, z punktu widzenia naszego partnera wewnętrznego to jest takie, ojej, no tam no dołożyłem, tylko dwie śrubki przecież, nie? No nic nic, nic, no, nic wiesz, się nie, co, nie stało, nie? Właśnie, bo tu pewnie jest też różnica. Jeśli to są rzeczywiście dwie śrubki i to jest drobiazg, a co innego, kiedy to jest rzecz dosyć poważna. Bo takie rzeczy też nam się zdarzają, że ta zmiana jednak... Pozornie może wydawać się komuś, że to jest proste, na, na, jakiemuś tam partnerowi wewnętrznemu, a okazuje się, że ona bardzo znaczący sposób zmienia całą strukturę kosztową, bo technologia na przykład czegoś tam nie umożliwia, no nie? To, to wtedy już rzeczywiście jest grubszy temat. I, no nie, tak, mi, ale czasem, wiesz, tak. No, to czasem się może wydawać, że te dwie, dwie śrubki nie mają znaczenia, a wywraca cały projekt do góry nogami, nie? To, to niby drobna rzecz, a. a, a... A, że tak powiem, cieszy. Cieszy oko kupca. Mogę sobie Dobrze, popracować dzisiaj. To losujemy, losujemy rzecz kolejną. Jest tutaj, żeby, żeby nie było. Ale losowałem. wiesz, co? Poczekaj. Poczekaj, no. bo ja nie wiem, czy to może. Bo chciałem tutaj taką historię opowiedzieć, ale to może będzie teraz przy tym, co ty wylosujesz. bo Może będzie pasowała też. Czas dostawy to cztery tygodnie, a my potrzebujemy to za cztery dni. Oh my god. Tak, to to, to, to jest. Ma prawo, ma prawo kupców wkurzać? Ma prawo kupców wkurzać. Ma prawo wkurzać, jak przyjdzie że ma 4 tygodnie litajmu i chce po czterech tygodniach, bo jak przyszedł i powiedział, że chce to mieć wcześniej, po jednym dniu, to wydaje mi się, że wtedy jest ok. Norma. <grym> Norma. A jakby powiedział, że normalnie chce po czterech tygodniach, to już by było zaraz takie podejrzenie: Co ty mi tu chcesz? Co, z czym ty kręcisz? Lepiej powiedz od razu, z czym kręcisz. A co potrzebujesz? Co potrzebujesz, <grym> powiedz, coś za miły jesteś? Że jak się przygotowałeś, tygodnie? tak? Przecież litaj mamy 4 tygodnie. No, ale, ale słuchaj, no to rzeczywiście, jeżeli, ale to, to, to o czym mówisz, to, to, to też jest przyzwyczajenie do nienormalności, nie? Wiesz, no... Często mo, może, być tak, może być tak, że gdzieś tam kupiec jest przyzwyczajony do tego, że mimo, że rynek pokazuje, że to nie jest możliwe do zakupu tak szybko, a ci nasi klienci, partnerzy wewnętrzni cały czas przechodzą i chcą na już, na wczoraj, nie, asad musi być. No tu oczywiście może nas to wkurzać, natomiast pytanie, czy, czy musi i czy my możemy coś zrobić z tym na zewnątrz, w sensie poza nasz dział, poza, poza zakupy, czy możemy wpłynąć na naszych partnerów wewnętrznych czy być może sami sobie tak proces ułożyć, że wiemy, że za każdym razem będzie tutaj ciśnienie czasowe i się po prostu odpowiednio do tego przygotować, nie? Sami, jeżeli chodzi o, za, o, o kontrakty, o, o relacje z dostawcami, o, o zarządzanie łańcuchem dostaw. Historia. No właśnie, opowiem historię aktualną teraz z listopada 2023. Apple, Apple, firmę Apple wszyscy kojarzą, wszyscy znają i oni wypuścili właśnie nowe MacBooki, które mają procesory tam w nan 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 nanometrowe litografii, czyli takie bardzo nowoczesne, y i oni je wypuszczają. 7 listopada możesz sobie już je zamówić i je kupić. Natomiast jest jeden producent takich procesorów, firma TSMC, czyli Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, która jest spółką publiczną notowaną na giełdzie, i oni opublikowali w swoich inwestorskich komunikatach, że te procesory rozpoczną produkować pod koniec grudnia, pod koniec tego roku. Czyli oni jeszcze ich nie mają, a Apple już od 7 listopada sprzedaje produkty z tymi procesorami. I to. I teraz tutaj ta historia w kontekście w sumie tego, o czym mówisz, no bo Apple na pewno chciałoby mieć te procesory już w sierpniu, żeby mogli sobie je spokojnie montować i w listopadzie czy w październiku wypuścić produkty. I na pewno bardzo blisko współpracują z TSMC. Co więcej, są ich największym klientem i wszyscy inni nie dostaną tych procesorów, a dostanie Apple jako pierwszy. I tutaj tam teraz dwie rzeczy, bo to jest taka trochę sytuacja, właśnie o której mówimy, że chcemy coś szybciej. I po pierwsze, Apple tak się nagłowiło i tak się namęczyło, czyli cały zespół RD Apple wspólnie z TSMC, że wypuścili, wypuszczą te laptopy, tylko one będą miały trochę inne procesory, też te 3-nanometrowe, 3, te, te 3 ale trochę inne. Trochę wcześniejsze modele, i przez to jak wszyscy z was, którzy kupujecie teraz, być może są tacy ludzie, którzy kupujecie sobie komputery Apple, które właśnie wychodzą, to widzicie, że tam jest dziwny zestaw, bo możecie różne procesory i z różnym, z różnym pamięcią RAM, to jest takie trochę dziwne, intuicyjne, bo oni po prostu zaczęli kombinować reengineering robić, żeby wypuścić jednak tego siódmego to, co mamy, tym, czym dysponujemy, to wypuszczamy, a to nie jest dokładnie to, co chcieliśmy. I tutaj jest też taka sytuacja, że chcieli wcześniej, współpracowali wcześniej, ale ich główny partner TSMC po prostu nie był w stanie tego wyprodukować na czas i mogli opóźnić launch produktu, mogli opóźnić są premierę o trzy miesiące. No tylko, że woleli tego nie robić, więc po pierwsze re-engineering i w takich sytuacjach, w których nasz partner wraca, że chce coś dużo, dużo szybciej, siadamy z inżynierami, mamy do siebie jakieś zaufanie, do swojego profesjonalizmu, my do, jako do, do siebie do, do zakupów, do naszych inżynierów do naszych dostawców i szukamy jakiegokolwiek rozwiązania tym, czym dysponujemy, to co mamy, technicznego. Druga kwestia, druga kwestia, która tutaj wydaje się przy tej historii też ciekawa, żeby na to zwrócić uwagę, to są relacje biznesowe z takim brzydkim dostawcą na M. No bo nawet jak jesteś wielkim Applem, to i tak masz dostawcę na literę M w postaci TSMC. I ponieważ Apple ma z nimi dobre relacje, ale przede wszystkim jest największym klientem ich, czyli te relacje są wsparte Zimną, twardą gotówką, to nie znaczy wcale, że no zwróćcie uwagę, że wcale to nie znaczy, że ja dostanę ten towar wcześniej, bo tupnę nogą, albo taniej, bo tupnę nogą. Nie. To, co Apple dostanie, to w ogóle dostanie te procesory jako pierwszy. i Żaden inny producent sprzętu na świecie ich nie dostanie, dopóki Apple się nie, nie nasyci. I to jest też. Albo ja ci powiem tak, że gdyby nie ci kupcy w tym Apple'u, to by było szybciej. <noise> tak, to no właśnie, bo może by tak nie robili srogiej miny i, i umieli zatwić. Ale to też jest fajna historia, która pokazuje, że nawet jeżeli mamy dobre relacje i jesteśmy dużym klientem, to, to wyżej głowy nie podskoczysz i nie będziesz mieć wcześniej, nie będziesz mieć taniej. To nie o to chodzi. Po prostu będziesz mieć przed innymi i samo. To już sobie jest ogromną wartością w tym konkretnym przypadku. Więc ta historia pokazuje dwie rzeczy. Po pierwsze, bliska współpraca z działem RD technicznym, żeby znaleźć rozwiązanie na podstawie tego, czym dysponujemy. No, a po drugie, relacje z dostawcą to wcale nie znaczy taniej i szybciej, tylko znaczy się przed konkurencją. Dobrze, proszę pana. No to losujemy ostatnią, e, ostatnią rzecz, która najbardziej wkurza kupca. E, to nie to. To, to nie jest w... to, to, to pewnie była kartka z obniżka świąteczna od dostawców. Nie, to było coś napisane, że nie, nie wiem, że tam kupcy, kupcy ten. są um, są. Nie, nie czekaj, no, takiej mamy teraz. Nie możemy zmienić dostawcy. Zawsze z nim współpracowaliśmy yy, i zawsze było wszystko ok, więc proszę nam tutaj nie wchodzić w buty, bo przecież nie, nie będziemy zmieniać tego dostawcy. No i teraz. Hmm. To jest innowacja zakupowa, tak? Czy część innowacji zakupowej? No chcemy zmienić coś w łańcuchu dostaw, i często napotykamy jako kupcy opór, znaczny opór naszego partnera wewnętrznego. I mimo, że widzimy, że możemy wnieść nową wartość, mimo, że możemy zmienić coś, jeżeli chodzi o sam produkt, o technologię, nawet prosto patrząc, możemy kupić to taniej w takiej samej jakości. No to nasz partner wewnętrzny powie, no ale, mm, kochani, no ja, ja za to odpowiedzialności nie wejdę, nie, nie wezmę, jak to nie wypali. Nie? No i tu kupiec się trochę cofa, trochę się boi. Ja, nie, no to odpowiedzialność, takie magiczne słowo, to, to ja, może, ja może nie będę tutaj brał odpowiedzialności, a dobra, to niech będzie tak, jak było. Ale m, m, dlaczego nas to wkurza? Dlaczego kupców to w, taka sytuacja wkurza? Dlatego, że wi wielokrotnie m, nie mamy wsparcia. W naszych partnerach wewnętrznych, tych technicznych partnerach wewnętrznych, którzy mogliby nam umożliwić, ułatwić zmianę jakąś w łańcuchu dostaw, tylko i wyłącznie dlatego, że są we własnej strefie komfortu, bo on zna tego dostawcę i wie, że tam nie będzie musiał tego sprawdzać, nie będzie musiał protokołu podpisywać. Yy, yy, nie będzie musiał się zastanawiać, czy jest wszystko ok, bo będzie okej, okay, bo 10 lat już z nim współpracował, znają się jak łyseko, nie wie, że za każdym razem jest w porządku, nawet jak ktoś się tam wypierniczy, to będzie wiedział, że się wypierniczyło i w związku z tym będzie wiedział, jak zareagować. No i nam nie, nie ułatwiają te, tego zadania innowacyjności w zakupach, nie? Mm. No tutaj warto wiedzieć i komunikować się z naszymi partnerami wewnętrznymi, że oczywiście budujemy relacje z dostawcami, mamy do nich zaufanie, ale nic nie jest lepsze dla dostawcy niż oddech konkurenta na karku. W związku z czym poszukiwanie sourcing, poszukiwanie alternatywnych rozwiązań, alternatywnych źródeł. Konkurencja jest zawsze dobra. No umówmy się. No nie? Konkurencja jest zawsze dobra. Ona stymuluje do rozwoju. W związku z czym to jest taki argument, którym posługujemy się wewnątrz firmy, żeby no pokazać też, że to inni, inni dostawcy są wartościowi, a nawet jeśli ich nie wybierzemy, to sam fakt, że oni tam są, że się z nimi wąchamy, sprawiają, że nasz aktualny dostawca no, czuje się dowartościowany i wie, że musi się starać. Tak jest. I często rozbicie monopolu powoduje, powoduje to, że nagle ten monopolista zaczyna patrzeć na nas jak na partnera. No bo się okazuje, że jednak no, ktoś się pojawił inny i, i, i może ten kąsek gdzieś tam się utracić, który był taki oczywisty, że zawsze to był nasz klient. I, no. i, i, i będzie, nie? A to też jednak warto wiedzieć, że utrata klienta bardziej boli, bo hmm. później, żeby go odzyskać to trzeba się trochę napracować, ponieść koszty sprzedaży, spotkań i więc łatwiej mi jest utrzymać klienta, niż go stracić i potem go zdobywać ponownie. Nie? No i słuchaj, no, to są rzeczy, które standardowo gdzieś tam denerwują kupców. Dajcie nam z... Kupcy, ja jeszcze... drodzy, drodzy kupcy, dajcie nam znać w komentarzu, co was denerwuje. Może są jeszcze jakieś inne rzeczy, które poza tymi obszarem pięciu, pięciu kluczowych was też wkurzają. Przypadkowo co to jest wylosowanych. Przypadkowo da... <śladkowo> wylosowanych. <śladkowo> ale są jeszcze. Nie no, są jeszcze, no ale nie mamy czasu. Już no to się wylosowały, tak jak się wylosowały. Natomiast być może jest coś w waszych obszarach, co was wkurza. Dajcie nam znać, jak wy sobie z, z tymi wkurzeniami radzicie. No to są takie rzeczy, które, na, na które możemy mieć wpływ, na które nie mamy wpływu, z którymi możemy coś zrobić wychodząc poza swój zakres obowiązków, a czasami po prostu musimy przyjąć takim jaki jest i po prostu się wkurzać dalej i tyle. Tak jest, takie nasze życie, taki nasz chleb powszedni. Dajcie znać co was boli, z czym wy macie problemy, na pewno się do tego odniesiemy. Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, żeby zostawić lajka. My wam będziemy za to bardzo wdzięczni. I co? I... A, nam, a nam pomoże to rozwijać dalej kanał Okiem Kupca, który za zadanie ma promować zakupy jako ten obszar, który jest strategiczny w firmie i może wnosić bardzo dużą wartość do firmy. Tylko Czyli, żeby nasza robota była bardziej segmentarzem. <laughs> Dziękujemy za kolejny odcinek. Do zobaczenia. w świecie widzianym Okiem Kupca. Cześć. Jacek, stop, Ciach. Ty jesteś zupełnie z, 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 nie z tej mańki, co trzeba. A nie, do, dobra, jesteś, jesteś dobry. Ja bo, jestem, bo, jest, dobra, dobra, jestem. Już dawno ja ja nagrywaliśmy ja, we dwójkę ja, i. Ja, ja byłem ze Cholera, cholera, ja tak. No no, okej. Okay. Czekaj mam. O, teraz będzie idealnie, dobrze, proszę pana. Tak. Jesteś, no więc y, 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 kontynuując. Co, 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 to, co to, to się stanęło? Do jak...